Palermo było bardzo ważnym miejscem dla Iwaszkiewicza. Sporo w nim napisał, przeżył taką niesamowitą życiową przygodę premiery Króla Rogera w Teatro Massimo w tym mieście. Ale każda podróż w jakiś sposób jednak jest związana z etapem życia, w którym jesteśmy. I nawet powroty do tych samych miejsc są zupełnie różne w różnych sytuacjach życiowych. W tej sytuacji podróż do Palermo była czymś szalonym. I mam wrażenie, że bardzo głęboko odczuł to właśnie autor tej książki. Przyznam, że czytając tę książkę pierwszy raz przed kilkunastoma bodajże laty, czułem, że nie jestem jej dobrym czytelnikiem. Jakoś starałem się oddzielić fakty od zmyślenia, warstwę faktografii od literatury. Teraz czytam ją troszeczkę inaczej. Przede wszystkim oczywiście doceniam, że poezja, a w tej książce jest bardzo dużo poezji, jest też pewnym faktem. Interpretacja, to jak można rozumieć, jak można próbować dociec do pewnych uczuć, pewnych zdarzeń, jest też, do istoty pewnych zdarzeń, jest też elementem prawdy. Więc moim zdaniem jest to po prostu bardzo prawdziwa książka. I tę prawdziwość jeszcze dość zabawnie podkreśla dołączenie do niej listów Jarosława Iwaszkiewicza do Wieńsza Kamaca. Listów bardzo serdecznych, pokazujących tę osobliwą dla pisarza więź z o wiele młodszym pisarzem, ale przede wszystkim towarzyszem rozmów, taką osobą bliską w Rzymie, która mu się do końca życia już kojarzyła z Rzymem, mimo że widział ją w raczej warszawskich dekoracjach. I myślę, że Pogoda burzy nad Palermo ma tę zaletę, że właściwie można dzięki niej wejść w świat Iwaszkiewicza i zacząć go od tej książki poznawać, ale też można ją czytać, kiedy zna się go już dość dobrze.